Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu po raz kolejny zorganizowało konkurs Mój Kalendarz. Tym razem dzieci przysyłały prace, które będą zrobiły kartki kalendarza w 2014 roku. Nadesłano 163 prace. No ale niestety w tym roku mieliśmy taki kontrowersyjny temat, ponieważ konkurs dotyczył segregacji odpadów, a od tego roku, od lipca, wprowadziliśmy w Sieradzu nowy sposób segregacji odpadów, nową kolorystykę kontenerów i tego jeszcze dzieci sobie nie przyswoiły. Dlatego tylko 56 prac zakwalifikowało się do konkursu. To pokazuje, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w sprawie segregacji odpadów. Nieprzypadkowo konkurs Mój Kalendarz 2014 skierowany jest do dzieci. Edukacja ekologiczna w ogóle jest takim elementem edukacji, który najlepiej kierować do dzieci, bo dzieci bardzo fajnie uczą rodziców i dziadków i to już się sprawdziło. I myślę, że jest to najskuteczniejsza metoda edukacji. Właśnie to, że dzieci uczą się, przeżywają to, czego dowiedziały się w szkole, czy na jakichś innych spotkaniach, czy w postaci takich konkursów. Nawet chociażby to, że wiesz co, narysowałem nie taki kolor, jak powinienem narysować, o tym się dyskutuje w domu, a no to jaki powinien być. I to jest właśnie sposób edukowania taki po prostu przyjemny i pożyteczny jednocześnie. Prezentacja kalendarza tradycyjnie odbywała się w Sieradzkim Centrum Kultury. Na scenie wystąpiły dzieci z przedszkola nr 4 w Sieradzu. Słoneczne przedszkole przygotowało spektakl ekologiczny, oczywiście związany ze śmieciami. Dwanaście prac, które znalazły się w kalendarzu, wybierało profesjonalne jury. Nie można zapominać, że Mój Kalendarz 2014 to nie tylko element edukacji ekologicznej. Zgadza się. Oprócz tego jest to konkurs plastyczny, więc musimy pamiętać o tym, że zwracaliśmy uwagę również na taką estetykę wykonania pracy, artyzm tej pracy, sposób spoglądania na jakiś problem. Bardzo ciekawe prace były, bardzo trudno nam było wybrać te 12, które zdobią karty naszego kalendarza, no ale udało się. Autorzy najlepszych prac odebrali nagrody z rąk prezydenta Sieradza Jacka Walczaka. Były również wyróżnienia, bo naprawdę dobre były wszystkie obrazki nadesłane na konkurs Mój Kalendarz 2014.